To rozwiązanie rodem z XIX wieku do dziś jest stosowane na kolei, ma zarówno fanów, jak i hejterów. Chcecie wiedzieć, skąd się wzięło? To obejrzyjcie ten filmik. Przedział kolejowy. Chyba każdy z Was ma jakieś ciekawe doświadczenia z nim związane, na przykład zapadającą w pamięć rozmowę z przypadkowo poznanym współpasażerem lub wręcz przeciwnie, podróż w irytującym towarzystwie. A wiecie, skąd wziął się pomysł na taki podział wagonu? To rozwiązanie z pionierskich czasów kolei. Pierwsze wagony pasażerskie były po prostu dyliżansami postawionymi na szynach i ciągniętymi przez lokomotywę, a nie konie. Pasażerowie byli rozmieszczani tak, jak w dyliżansach, siedzieli na kanapach naprzeciwko siebie. Takie rozwiązanie nie tylko ułatwiało budowę wagonu, ale także uspokajało pasażerów. Podróż nowym, szaleńczo szybkim środkiem transportu odbywali w znanych warunkach. Wraz z rozwojem kolei budowano coraz większe wagony. Przypominały one kilka dyliżansów ustawionych na jednym podwoziu. Do każdego przedziału wciąż wsiadało się wprost z peronu, a konduktor przechodził między przedziałami po specjalnych stopniach na zewnątrz wagonu. Robił to w czasie jazdy, co było ekstremalnie niebezpieczne. Takie wagony zwane boczniakami były stosowane w Polsce jeszcze w latach 70. XX wieku. Kolejną innowacją, która pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku, było połączenie przedziałów korytarzem. Wprowadzenie korytarza nie tylko ułatwiło życie konduktorom, ale także umożliwiło wprowadzenie do pociągów wagonów restauracyjnych. Tak powstały wagony przedziałowe, które stosowane są do dziś. Chcesz wiedzieć więcej o tym, jak podróżowano w XIX wieku? Obserwuj mój kanał.